No i przyszła pora na potrójne espresso i już połączyliśmy się z panami. Stefan Krajewski, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska, Trzecia Droga. Dzień dobry panu. I Patryk Wicher, Prawo i Sprawiedliwość. Również kłaniam się bardzo nisko. Panowie, to może witam pana redaktora. Zaczniemy od rzeczy, które teraz wpływają do parlamentu ze strony jeszcze działającego rządu. To słowo jeszcze jest używane w polityce. Najpierw czy zostanie utrzymany limit cen energii w przyszłym roku? Przypomnijmy, chodzi o tą podwyżkę inflacyjną z 2022, no i obniżenie dopłaty, tak żeby te ceny dla ludności, dla firm były w miarę korzystne. Stefan Krajewski. Zdajemy sobie doskonale wszyscy sprawę z tego, że te ceny energii są wysokie i trzeba przeciwdziałać temu. Z jednej strony trzeba dzisiaj doprowadzić do tego, by te ceny można było obniżać, koszt produkowania energii, żeby był niższy. Oczywiście to nie jest proces, który da się przeprowadzić bardzo szybko, a póki co trzeba zastosować te tarcze obniżenia cen, dopłat państwa do rachunków. Wiem, że dla wielu gospodarstw domowych jest to ogromny problem, ale też rolnicy, przedsiębiorcy, którzy mają wysokie koszty cen energii, muszą mieć wsparcie rządu. Myślę, że ten projekt będzie szybko przeprocedowany i z poparciem nie tylko większości sejmowej, ale też opozycji będzie przeprowadzony, bo wszystkim nam powinno zależeć na tym, żeby społeczeństwo pomagać. Czyli tutaj nie spodziewamy się żadnych niespodzianek. Patryk Wicher. Panie redaktorze, szanowni państwo, oczywiście, że osłona mieszkańców, Polaków przed choćby niektórymi elementami związanymi z kryzysem, ale także z wzrostem cen wynikających choćby na przykład z pakietu Fit for 55 jest koniecznością do momentu wzbogacenia miksu energetycznego, przebudowy sieci, ale też bardzo ważne jest, żeby nie zatrzymywać projektów, które mogą obniżyć tę cenę energii. Już się słyszy, że będą próby oddalenia budowy elektrowni atomowej bądź zrzucenia jej na podmioty zewnętrzne. Już są jakieś takie zapytania SMR-y, czy małe reaktory atomowe. Już nie wiemy, co dalej z rozbudową sieci, tych szczególnie małych i średnich napięć. Więc moi drodzy państwo, trzeba kontynuować dobre projekty, nie ma co się obrażać. A jest kiedy wpłynie do Sejmu, panie pośle, projekt utrzymania zerowej stawki VAT? Bo to jest tak, że w projekcie budżetu jest, że ta 5% stawka VAT na żywność ma być przywrócona, no ale minister Buda twierdzi, że to dopiero w grudniu można zobaczyć, jak wygląda kwestia inflacji, kwestia dochodów budżetowych, podjąć taką decyzję. No to kiedy dokument na ten temat do Sejmu wpłynie? Panie redaktorze, tak jak jest powiedziane, my bardzo stabilnie patrzymy na gospodarkę, na to, co się dzieje. Staramy się być racjonalnymi jak zawsze w podejmowaniu decyzji i rządzeniu krajem. Zawsze to pokazywaliśmy, dlatego też podchodzimy do tematu bardzo racjonalnie. Zobaczymy, jak współczynniki ekonomiczne. Oczywiście projekt jest już praktycznie na finiszu, jest już gotowy. Czekamy tylko na ostatnie odczyty gospodarki. No i oczywiście z naszej strony taki projekt wpłynie. Ale co się będzie działo z nim dalej, to już też jest współdecyzja całego parlamentu i wszystkich sił politycznych, które się w nim znajdują. Mam nadzieję, że ponad podziałami dla Polaków będziemy dalej realizować najlepsze projekty, między innymi zerową stawkę na żywność, ale także, tak jak było przed chwilą, kontynuację dopłat, choćby do przykład do ceny. Stefan Krajewski na ten sam temat. No już słyszeliśmy, że raczej stawka 0% VAT na żywność będzie utrzymana. To wymaga też Komisji Europejskiej, od takiej strony będziemy występować oficjalnie. W tej chwili no jest jeszcze rząd Zjednoczonej Prawicy, który ciągle działa i to on jest na razie odpowiedzialny. Wie pan, sprawa wypłynęła, panie pośle, bo nie pan Domański, który według informacji prasowych jak dotąd ma być ministrem finansów, twierdził, że raczej będzie przywrócona, więc stąd pytanie. No tutaj w tej przestrzeni publicznej tych dyskusji różnych toczy się wiele. Czekamy na
decyzję, bo trudno mówić o tym, co będzie zrobione. Mam nadzieję, że uda się wypracować lepsze rozwiązania za chwilę. Po to podpisaliśmy umowę koalicyjną, po to spotykają się nasi liderzy, żeby wypracować te rozwiązania i utrzymać, tak jak tutaj pan poseł wcześniej powiedział, to, co zostało rozpoczęte. Oczywiście każdy rząd, każdy naprawdę minister ma swoje spojrzenie na dany temat, ale myślę, że to będą dobre rozwiązania zdroworozsądkowe z myślą o... Czekamy w takim razie na te rozwiązania. Władysław Kosiniak-Kamysz ma w nowym rządzie objąć funkcję pierwszego wicepremiera i ministra obrony. Czy będą jacyś następni wicepremierzy, czy będzie drugi i trzeci, a Władysław Kosiniak-Kamysz będzie pierwszym? No z tego, co słyszymy w tej chwili, jest planowane, że będzie dwóch wicepremierów. Natomiast no, te decyzje będą przedstawione w tym momencie, kiedy już będzie rozpocznie się misja tworzenia rządu i te szczegółowe rozwiązania będą przedstawiane. My mówimy ogólnie o zredukowaniu ilości stanowisk w rządzie i myślę, że nam się to uda przeprowadzić, bo była rekordowa ilość ministrów, wiceministrów, pełnomocników do różnych spraw, ale nawet ci pełnomocnicy, którzy byli powoływani, w ogóle nie byli później słuchani, to co chociażby ustaliłem podczas obrad sejmowego zespołu do spraw rozkładania afery zbożowo-żywiołowej. Był powołany pełnomocnik do spraw właśnie obrotu czy nadzoru nad tym zbożem, które do Polski wjeżdżało, a tak naprawdę od pierwszego dnia, kiedy został powołany, nikt go o nic nie pytał, na nic nie zapraszał. Ale to jest kolejny temat, bo on trochę dotyczy relacji Polski z Unią Europejską. Ja bym chciał zakończyć temat obronności. Senator Różański, to jest generał, dowódca Wojska Polskiego, który w niemieckiej prasie, jak się okazuje, czy też w wywiadzie do niemieckiej gazety Frankfurter Allgemeine Zeitung, krytykuje zakupy polskiego uzbrojenia. No i to jest taki punkt, który powoduje pewną niepewność, no bo widzimy, co się dzieje na świecie. Widzimy, że na Ukrainę no, nie idzie tyle broni, ile by trzeba. Tam pewnie będzie jakiś pokój. Rosja jest na etapie gospodarki wojennej, produkuje i sprowadza, ma te masowe ilości sprzętu. No, pytanie, kiedy oni ruszą na wschód, to jest bardziej kiedy niż czy. No i tutaj zwalnianie tempa zakupów zbrojeniowych, zatrudniania kolejnych żołnierzy i tak dalej, no nie wydaje się szczególnie dobrym pomysłem w tym momencie. Jeszcze raz pan Stefan Krajewski. Myślę, że to nie będzie tak, że ktoś będzie już wstrzymywał zakupy i będzie wszystko cofał, co było do tej pory zrobione, bo zdajemy sobie sprawę, w jakiej sytuacji geopolitycznej się znajdujemy, jak to wszystko wygląda za wschodnią granicą. I tutaj oczywiście, tak jak mówiliśmy o tym, że chociażby te zwiększenie wydatków w firmach w Polsce, w polskich przedsiębiorstwach, bo nawet te firmy, które dzisiaj produkują sprzęt rolniczy najwyższych technologii, jakości, mogłyby te firmy dla wojska pewne rzeczy wykonać. Pewnie nie wszystko da się zrobić, ale maksymalnie to, co możliwe dzisiaj trzeba zrobić. Jak pan ocenia, panie pośle, kwalifikacje pana przewodniczącego Kamysza do takiej właśnie funkcji ministra obrony? Panie redaktorze, zarządzanie ministerstwem jednym czy drugim to nie tylko decyzje samego ministra, oczywiście przygotowanie i rządowe, ministerialne, i poselskie i ma ogromne prezes Kosiniak-Kamysz i tutaj to wykorzysta na pewno, ale to też praca wielu ekspertów, wielu osób, które są fachowcami w tej dziedzinie. Myślę, że za chwilę pojawią się sekretarz stanu, którzy będą też w tej dziedzinie się przejmować, będą przedstawiać poszczególne rozwiązania, podejmować decyzje.
Zdaje się, że rodzina pana Kosiniaka-Kamysza piastowała również wysokie funkcje w PRL-u, więc jest taka dynastia, więc może rzeczywiście ma trochę lepszą perspektywę. Patryk Wicher, Prawo i Sprawiedliwość. Po co te wycieczki? No ale fakty są, tak? Podaję. Ale fakty są takie, że jeżeli ktoś funkcjonował w tamtych latach, to wiele osób. Przecież nie, on tylko jego rodzina, no mówię. W jeszcze opcji rządzącej znajdziemy paru działaczy PRL-u zasłużonych na PRL-u. No, ale może nie aż tak wysokiego stopnia. Patryk Wicher. Panie redaktorze, szanowni państwo, przed chwilą słyszeliśmy, że eksperci doradcy, to, czy też pełnomocnicy, to był nadmiar rządu Prawa i Sprawiedliwości. Przed chwilą usłyszeliśmy, że pan minister, pan przyszły premier, jeśli taka będzie wola narodu i współ z większości parlamentarnej, będzie miał zatrudnioną ekspertów i doradców, a więc... No już nie obrażamy się. Widzę, że jak wy zaczynacie rządzić, to wszystko jest wtedy dobrze. To tak jak neo-KRS, a po wyborze ludzi z opozycji staje się nagle KRS-em. No ta sama doktryna, to samo podejście. No ale moi drodzy państwo, jestem przerażony, że generał, który był dowódcą sił, wszystkich połączonych sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w okresie rządu Platformy Obywatelskiej, który zawsze sympatyzował z tamtą stroną, mówi o zatrzymaniu zakupów, które są realizowane dla bezpieczeństwa Polski. Każdy polityk dla swojej wygody politycznej chciałby nie wydawać tyle pieniędzy, żeby nie tworzyć deficytu budżetowego, żeby się popisywać jeszcze lepszymi wskaźnikami. Gdyby nie zakupy wojskowe, panie pośle i drodzy państwo, w tamtym, w tym roku i w przyszłym, deficyt budżetowy byłby minimalny. Wy nas atakujecie za deficyt, który powstaje w wyniku właśnie planowanych wydatków wojskowych. Ale pan generał wasz, ja po co to? Obetnijmy to najlepiej przez pół. To jest człowiek, który przysłużył się likwidacji baz. Zresztą on i jego poprzednicy. Oczywiście nie mówimy tu o modernizacji armii, gdzie były tak zwane poborówki, że tylko te dywizje zostały zlikwidowane. Zostały zlikwidowane też dywizje zawodowe. A więc armia była w rozsypce, w degrengoladzie. A więc armia była systematycznie zmniejszana. Teraz armia jest 180-tysięczna ze wszystkimi rodzajami sił i podsił. Jest dozbrajana. A polskie firmy produkują tyle broni, na ile mogły zakontraktować. Panie pośle, trzeba jeszcze technologię dostosować. A więc generalnie wiele naszych zakładów już jest przystosowanych, produkują na maksa, bo im to zlecono. A więc to, co mogliśmy w Polsce zostawić, zostawiliśmy. Ale tu chodzi o szybkość działania. My potrzebujemy tego dozbrojenia już teraz, w tym i w przyszłym roku, żeby czuć się bezpieczniejszymi, być przygotowanymi do ewentualnych odparcia, choćby tego psychologicznego odparcia naszych przeciwników. A więc w związku z tym źle jest, kiedy generał wysokiej rangi, były dowódca, realizuje i krytykuje te zakupy, podważając kompetencje swoich następców, z którymi się przecież wieloma przyjaźni, ponieważ niedawno odszedł dowódca sił zbrojnych, znowu pan generał Grzech, z którym są bardzo blisko, z tego co wiem, zaprzyjaźnieni. A więc no, my mam nadzieję, że się panowie nawzajem nie krytykują. Zobaczymy w takim razie, jak to będzie. Ten pomysł, by przenieść produkcję do firm produkujących sprzęt rolniczy, to nie jest tak bezsensowne, bo tam są na przykład komputerowe maszyny do cięcia blachy, tam są różnego rodzaju skomplikowane urządzenia, no, chociaż z drugiej strony była krytyka, tylko chyba, nie wiem, czy to pan to Siemoniak, czy pan Różański, przeniesienia produkcji, stworzenia drugiej linii produkcji armatohaubic Krab, na których jest dość duży popyt na całym świecie, więc może to być nasz produkt eksportowy. Kontrakty, czy będą utrzymane? Mamy kontrakty ze Stanami Zjednoczonymi i duże kontrakty z przemysłem koreańskim. Tam 5 największych banków organizowało w zeszłym tygodniu finansowanie dla tych kontraktów. Przypomnijmy, to chodzi o wyrzutnie rakiet i same rakiety takie dalekiego zasięgu Chunmu, o samoloty FA-50 bodajże i czołgi oraz haubice. Czy ten, bo o ile ten kierunek amerykański raczej nie zostanie naruszony, o tyle obcinanie na kierunku koreańskim wydaje się, no jest takie niebezpieczeństwo. Jest Patryk Wicher, a potem Stefan Krajewski.
Szanowni Państwo, no cóż, trzeba być wiarygodnym w dyplomacji, ponieważ koledzy twierdzili, że my nie potrafimy nawiązać stosunków dyplomatycznych, co oczywiście było nieprawdą, mrzonką, a sami szykują nam armagedon w tych stosunkach dyplomatycznych, próbując zrywać zawarte kontrakty, podważać zawarte kontrakty. To pokazuje, że Polska byłaby totalnie niewiarygodnym partnerem na arenie międzynarodowej. Zresztą pacta non servanda, zawartych umów dotrzymuje się. To jest kwestia też honoru Rzeczpospolitej Polskiej i też bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej. Tak samo jak elektrownie atomowe powinny być tak jak zawarte, tak powinny być budowane, bo są już bardzo rozpędzone, tak samo zakupy wojskowe dla bezpieczeństwa narodu. Ja wiem, że wygodnie byłoby, żeby się popisać w przyszłym roku mniejszym deficytem, wywalić zakupy wojskowe. Nie. Jeśli jest rząd odpowiedzialny, to nie popisuje się współczynnikami, tylko wie, co ma zrobić dla bezpieczeństwa, dynamiki rozwoju państwa i my mieliśmy to w karbach. Jeśli macie z tym problemy, twierdzicie Państwo, że jest tak zła sytuacja finansowa, co jest oczywiście kłamstwem, bo wszystkie ratingi międzynarodowe dają nam A- albo w rejonach A, jesteśmy w perspektywie stabilnej. W związku z tym z miłą chęcią będziemy kontynuować ten rząd. Jeśli wy nie potraficie, macie z tym problem, zostawcie to w rękach ludzi, którzy wiedzą, co mają dalej, moi drodzy Państwo, robić. My sobie damy radę z tym doskonale. A więc szanujcie nie tylko może opozycję, jeśli będziemy opozycją za chwilę, bo to już nawet nie o to chodzi, ale szanujcie honor Rzeczypospolitej Polskiej, jej bezpieczeństwo i zasady w dyplomacji światowej. A Pana zdaniem, jeszcze jeśli chodzi o armię, trzeba będzie przywrócić pobór? Panie redaktorze, częściowy pobór, może nie aż taki masowy, ale faktycznie te szkolenia, które się odbywają, wyzywania rezerwy, jakieś szkolenia weekendowe. Mamy WOT, dzięki Bogu, który też utworzyliśmy, który się świetnie sprawdza, tak jak oczywiście w Stanach Zjednoczonych mamy te oddziały, które nazywamy kwestii narodowym. Tutaj mamy WOT, które pomagają mi w sytuacjach kryzysowych i w klęskach żywiołowych. Mamy takie oddziały w Szwecji, w Finlandii i to jest rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych. Władysław Kosiniak-Kamysz był chyba politykiem, który zrobił coś, czego w polskiej polityce dawno nie było. Mianowicie przeprosił za to, że krytykował Wojska Obrony Terytorialnej. Powiedział, że się pomylił. No, to jest rzeczywiście w polskiej polityce rzadkość, Stefan Krajewski. No było inne spojrzenia, ale chyba najbardziej chodzi o sposób zarządzania krytykowany. Dzisiaj to trzeba wzmacniać nie tylko WOT, ale też wrócić też do obrony cywilnej, którą Prawo i Sprawiedliwość tworząc WOT likwidowało. Trzeba wrócić do szkoleń. Wojska rezerwy są też ważnym elementem. Trzeba szkolić na pewno w wielu obszarach Polaków. I to też nie jest tak, że my już dzisiaj zapowiadamy, że będą kontrakty zrywane. My za mało, my dziś wiemy, jak to wygląda, bo przecież wiele z tych kwestii jest objęte różnymi klauzulami tajności. Jeżeli będą potrzebne jakieś negocjacje i zmiany w tych umowach, to nie jest wykluczone, ale na pewno nie po to, żeby zerwać, a może coś zrobić lepiej, bo chociażby Szwecja czy Szwajcaria, Norwegia, które dokonywały takich zakupów, zadbały o offsety. My żadnych offsetów tak naprawdę dużych nie zawarliśmy przy okazji tych dużych zakupów. Pan poseł mówił, że umów się dotrzymuje, to rząd Zjednoczonej Prawicy zerwał kontrakty na dostawę karakali. Ale zerwaliśmy te kontrakty, czyli po dokonanej analizie uznaliście, że nie ma co tych kontraktów dotrzymywać. I dzisiaj proszę nie mówić, że to my pozrywamy te kontrakty. No i oczywiście to wymaga wszystko analizy, bo naprawdę w wielu obszarach nie wiemy, jak to wygląda na jakim etapie i poziomie jest, bo chociażby jako posłowie opozycji w różnego rodzaju wystąpieniach, interpelacjach był problem, żeby się dowiedzieć. Nawet nie mówię o... Panie pośle, a tak wracając do... Tylko ogólnie informacje z poszczególnych ministerstw były nam bardzo oszczędnie przekazywane. To jeszcze poseł Stanisław Stefan Krajewski. Bo to ciekawą rzecz pan tutaj porusza, że może trzeba by na przyszłość zorganizować coś na kształt rządu cieni, by również opozycja
miała jednego człowieka, a dwóch, którzy byliby dopuszczeni do odpowiednich tajemnic państwa, by nie było takiej odpowiedzi, jak pan mówi, że to jest tajemnica państwa, państwo nie wiecie, jakie były kontrakty, jakie były zasady. No i w takiej sytuacji, w jakiej teraz jesteśmy, gdzie rzeczywiście te werble wojenne grają bardzo wyraźnie, pamiętamy kampanię wyborczą, gdzie to było strasznie emocjonalne i w ogóle nie dało się rozmawiać na żaden merytoryczny temat, nie tak jak teraz sobie rozmawiamy spokojnie, to może instytucja gabinetu cieni powinna być w jakiś sposób sformalizowana, tak by również druga strona sporu politycznego w Polsce miała lepszą orientację dotyczącą tego, co się rzeczywiście dzieje. No bo często ministrowie, tak jak minister Ociepa, wiceminister obrony, mówi, że no kiedy państwo przyjdziecie do władzy, zobaczycie raporty wywiadu, no to wasze opinie najprawdopodobniej się zmienią. Panie redaktorze, na pewno są obszary, które wymagają współpracy rządzącej z opozycją. My na to wskazywaliśmy niejednokrotnie, mówiąc chociażby o zwoływania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Różne są instytucje i ciała statutowe, które można zwoływać i takie informacje mogą być przekazywane. Oczywiście, jeżeli opozycja wskazuje osoby, wyznacza osoby do takich spotkań, no to też wiadomo, że to muszą być osoby, które są dopuszczone do informacji niejawnych, podpisują odpowiednie zobowiązania, że tej informacji, które usłyszą, nie mogą być w żaden sposób swobodnie przekazywane, ale wtedy jest na pewno, że jedna strona nie robi nic w oparciu o rozmowę, o dialog z tą drugą stroną. No, o tym trzeba oczywiście pomyśleć, bo czy bezpieczeństwo militarne, czy bezpieczeństwo żywnościowe, bezpieczeństwo energetyczne, to są te obszary, gdzie ponad podziałami zdrowie, edukacja, no ponad podziałami oczywiście zdając sobie sprawę, że możemy mieć różne podejście w różnych kwestiach, nawet dzisiaj w tej koalicji rządzącej, bo gdybyśmy mieli w każdym obszarze jednakowe spojrzenie, to nie byłoby koalicji, tylko byłaby jedna partia. Tak samo z Prawem i Sprawiedliwością były obszary, w których się totalnie nie zgadzaliśmy, a były obszary, gdzie zgadzaliśmy się, gdzie poparliśmy, czy budowę zapory na granicy, czy świadczenie 500+. To postawmy tutaj kropkę i przejdźmy do następnego tematu, jeśli można, bo czas nam się nie kończy, a ciekawa sprawa, ważna niezwykle dotycząca rolnictwa i tej agendy Fit for 55, która wprowadza ograniczenie produkcji rolnej w Europie, ograniczenie nawożenia sztucznego, ograniczenie wreszcie obszaru pól uprawnych, no bo polityka, renaturyzacja rzek, tam jakieś bagna mają być przywracane, bagnistości i tak dalej, i tak dalej. I wszystko to było takim krytykowane przez Koalicję Obywatelską, przez Lewicę, że tutaj PiS przeciwstawia się Unii Europejskiej. No to jak będzie teraz, Patryk Wicher, Prawo i Sprawiedliwość? Panie redaktorze, ja podkreślam, że trzeba być w życiu zawsze racjonalnym. I pewne działania są logiczne, na przykład mała retencja, czy retencja w rolnictwie, jeśli chodzi o spływ wód, związane z jednak z coraz dłuższymi okresami suszy, jest koniecznością. Nas nie trzeba do tego zmuszać dyrektywami, które są irracjonalne i żądają Bóg wie jakich działań od rolników. Oczywiście, że pewne tereny będzie trzeba z powrotem przywrócić co do jakichś tereny ze stawami, z oczkami wodnymi, z jakimś zabaknionym i tak dalej, ale nie w taki sposób, jak to robi urzędnik brukselski, który mówi, nas to nie wchodzi, ty masz tyle i tyle. Nieważne, czy masz potrzebę, czy nie masz Panie pośle, do konkretnej sytuacji się może odnieśmy. Urzędnik brukselski mówi, niech ukraińska żywność, ziarno, mięso, owoce, wszystko wpływa do Europy, bo my w ten sposób pozwalamy walczyć z rosyjską agresją, a wy, źli Polacy, dlaczego nie chcecie pomagać Ukraińcom? No i przecież była wielka awantura na ten temat, która tak naprawdę się nie skończyła. I tu jest kwestia oddania kompetencji Komisji Europejskiej, która no, nie działa w interesie państwa członkowskiego, a w interesie państwa, które członkiem Unii Europejskiej nie jest. I teraz sobie wyobraźmy, że jeśli pójdziemy w kierunku federacji, utracimy kontrolę nad możliwością powiedzenia nie
kontroli nad takimi zjawiskami. Jeśli wejdziemy w taką, te zmiany traktatowe, które dzisiaj Parlament Europejski i Komisja bardzo dynamicznie przygotowują, mam nadzieję, że koledzy z PSL-u obronicie, jako ta partia, która też ma wartości konserwatywne, tak jak my w swoich sztandarach, Polskę jako suwerennego członka w wspólnocie europejskiej, wspólnoty narodów, tak jak to było Unia Założycielska, a nie federacji, gdzie nie będziemy mieć na to w ogóle wpływu. Wtedy faktycznie no, polski rolnik by miał bardzo trudną sytuację, bo niemiecki rolnik inny cieszyłby się z tego, a polski byłby zalany, tak naprawdę zniszczone polskie rolnictwo. Dlatego też błędy się popełnia, błędy do nich trzeba się przyznawać i trzeba umieć je pokonywać, ale do każdego tematu trzeba podchodzić racjonalnie, nie tak jak statystycznie, jak to podchodzi europejski, klasyczny, przeciętny urzędnik. To tu stawiamy kropkę i pytamy Stefana Krajewskiego. Panie pośle, państwo jako koalicja szliście z takim hasłem poprawy relacji z Brukselą, że ten PiS się bez sensu kłóci z urzędnikami brukselskimi, a wy będziecie umieli się dogadać. Jak się na przykład dogadacie w sprawie ukraińskiego zboża? Panie redaktorze, no, od początku mieliśmy gotowe rozwiązanie, które by trzeba było wdrożyć, czyli kaucję w momencie, kiedy wjeżdża do Polski, to kaucja jest płacana, wyjeżdża z Polski, kaucja jest wypłacana, przedsiębiorcy, nie byłoby tylu problemów, że zboże czy inne produkty ukraińskie zostały w Polsce i zalewają nasz rynek i psują ten rynek, ale trzeba tej rozmowy, dialogu z komisją, z komisarzami, nie tylko z komisarzem Wojciechowskim, który nie chciał za bardzo w tych sprawach współpracować z polskim rządem i to niejednokrotnie było udowodnione, ale też z innymi komisarzami, którzy odpowiadają za transport, za handel. Chociażby mamy porównanie, że Rumunia podczas tego trwającego kryzysu zbożowego skorzystała i buduje infrastrukturę, przygotowuje wszystko, żeby to zboże jak najszybciej wywieźć. To samo jest u nas potrzebne, ale rząd, który nie chciał, żadne spółki Skarbu Państwa nie przystąpiły do przetargu na gospodarowanie i zarządzanie portem zbożowym, pokazuje, że temu rządowi nie zależało na tym, żeby zarządzać tym, co można było zrobić. Jesteśmy za silną Polską w silnej Europie, nie jest za federalizacją z PSL-u, nie jest za tym, żeby to zmieniać. Europa, ojczyzn, te obszary, którymi wspólnie trzeba zarządzać, bo przecież od początku jest wspólna polityka rolna, ale to nie znaczy, że państwa członkowskie sobie nie kształtują tej polityki rolnej, bo przecież każda perspektywa finansowa to rząd polski ustalał, na jakie działania, jakie pieniądze chce przeznaczyć. Oczywiście konsultuje to z komisją, z urzędnikami Brukseli, ale to stąd wypływa. Chociażby Krajowy Plan Strategiczny, gdzie minister rolnictwa chwali się, że to jest pierwszy plan, który został stworzony przez państwo członkowskie, a tylko do akceptacji został przedstawiony. A dzisiaj rolnicy na ten plan strategiczny narzekają, że on nie jest dostosowany do potrzeb polskich rolników i że trzeba to zmieniać, bo wielość tych ekosystematów i stopień skomplikowania, on powoduje, że rolnik musi być dzisiaj bardziej urzędnikiem niż rolnikiem i to trzeba zmienić. Tych obszarów jest dużo, ale trzeba siadać do stołu i rozmawiać, żeby być tym najważniejszym czy głównym stole, a nie siedzieć w oszczej ławce i wracać do Polski, narzekać, że to ta niedobra Unia nie pozwala, ten niedobry komisarz czy ktoś tam jeszcze, a trzeba po prostu szukać tych rozwiązań i budować taką większość w Europie, która tam to zagwarantuje. Ja pamiętam, jak PiS mówił, że nie wolno wprowadzić tych kaucji, bo to jest niezgodne z europejskimi przepisami. A teraz jednostronnie wprowadzone embargo, czy ono jest zgodne z przepisami europejskimi? No nie, embargo powinno być też ustalone. Na chwilę obecną pewnie innego rozwiązania nie było i dobrze, że to jest, bo w jakimś stopniu przynajmniej nam tą sytuację pozwala kontrolować. Ale to panie pośle, jeszcze szybciutko jedno pytanie. W sumie na ten sam temat, bardzo bliski, bo milion osób w Polsce pracuje w branży transportowej. Ogólnie rzecz biorąc przynosi to przynajmniej 16 miliardów złotych dochodu do budżetu, już pomijając kwestie innych miejsc pracy, które to przynosi. No i mamy transport z Ukrainy, który z 300 tysięcy tam wjazdów zrobiło się nagle milion i protest polskich transportowców, ale też na Słowacji jest
analogiczny protest, gdzie no, pracownicy i firmy domagają się rozwiązania sprawy przez Unię Europejską, no, a Ukraińcy analogicznie jak ze zbożem powołują się na to, że no, przecież nie można, przecież jest umowa. Jak państwo sobie z tym poradzicie, jeśli zaczniecie rządzić? Oczywiście już w tej chwili wiemy, że przewoźnicy nie tylko z Polski, ale chyba z 5 krajów w tej chwili już zgłaszają te zastrzeżenia. Polska tym transportem swoim i tutaj oczywiście, że trzeba reakcji komisji, bo z jednej strony zdajemy sobie sprawę znowu, że pomoc Ukrainie jest potrzebna, ale znowu nie kosztem polskich przedsiębiorców, którzy z dnia na dzień zostają bez pracy, bez źródła dochodu, z tego względu, że w momencie, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, ten transport mocno przyspieszył ukraiński i wiele tych wjazdów więcej pojawiło się i tutaj to też trzeba dialogu, trzeba współpracy z Ukrainą, no bo jeżeli liczą na to nasze wsparcie i pomoc, to to musi działać w obie strony. Nie można dzisiaj tylko mówić, że trzeba pomóc Ukrainie, bo każdy sobie z tego zdaje sprawę, że trzeba pomagać, ale zabezpieczyć też nasze interesy trzeba. Dobrze. Tutaj tą większość też trzeba budować. To tutaj stawiamy kropkę. Stefan Krajewski, PSL. Pan Patryk Wicher. No, jest pan uspokojony słowami przedstawiciela nowej większości w Sejmie. Ja też odniosę się do kilku rzeczy, ponieważ pan poseł miał dłuższą wypowiedź. Pierwszą kwestią, co innego jest przeciwstawienie się i wprowadzenie pewnego embarga, a czym innym jest stawienie się przeciwko filarowi Unii Europejskiej, czyli wolnemu handlowi. A więc gdybyśmy uderzyli w kaucję, narazilibyśmy się na potężne kary uderzenie Unii Europejskiej, ponieważ uderzalibyśmy w podstawowy filar, na którym ta wspólnota stoi. A więc tu trzeba rozróżniać, które aspekty Unii Europejskiej się narusza i gdzie możemy sobie poszarżować, żeby nie narazić się na bardzo duże reperkusje. Druga sprawa, no rozumiem, że pan komisarz Wojciechowski jest jednym z ministrów. To tak jak Rada Ministrów podejmuje ostatecznie decyzję w głosowaniu, tak i Komisja Europejska. On jest jeden na 27. Natomiast przypominam, że prezydentem Unii Europejskiej przez wiele lat był pan Donald Tusk. W związku z tym, coś król Europy niekoronowany nie pomógł Polsce w negocjacjach różnych. Przecież nawet jak nie lubił PiSu, to mógł pomagać Polakom, bo przecież do tego był też między innymi wybrany. Jakoś się nie sprawdził na tym stanowisku. No za drugim razem był wybrany głosami Malty. No dokładnie, a więc generalnie rzecz mówiąc, szkoda, że kiedy on pełnił urząd, nie zadziałał nic na Rzeczypospolitej Polskiej, a wy z takim człowiekiem chcecie budować koalicję. Trzecia, kolejna rzecz, oczywiście, że transport jest bardzo ważny, ale szkoda, że Donald Tusk, kiedy rządził, nie pomógł polskiemu rządowi ograniczyć ataków o środowisk transportowych niemieckich, gdzie nałożono dodatkowe opłaty, wymogi na polski transport, co go praktycznie bardzo osłabiło. Ta dyrektywa transportowa, która tym orwellowskim języku miała ułatwić transport, no okazało się, że ułatwienie polega na tym, że konkurencyjność naszych przedsiębiorstw została naruszona, przy czym jedna z tych trzech wolności, czyli wolność gospodarcza też. Ale to jest temat na kolejną dyskusję. Bardzo dziękuję za dotychczasową rozmowę. Panowie Stefan Krajewski, PSL, Koalicja Polska, Trzecia Droga, Patryk Wicher, Prawo i Sprawiedliwość. Rozpoczyna się nowy tydzień w parlamencie. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Kłaniam się nisko, miłego dnia panom życzę, mimo że deszczowy. A my, proszę państwa, za chwileczkę z posłem z Radomia, Zbigniewem Kuźmiukiem będziemy rozmawiać.